cieszę się, że to jest wreszcie spotkanie na żywo. Na pozostanie razem z nami jeszcze przez chwilę na scenie. Znajdujemy się na terenie targów rybnych i żywności w Gdańsku, Polfish, gdzie dzisiaj przeprowadziliśmy warsztaty w ramach projektu AIT Food Agtech Academy. Pokazywaliśmy specjalistom i potencjalnym specjalistom z branży, jak będą wyglądać wkrótce nowe trendy i rozwiązania w przemyśle rybnym, jak tworzyć nowe gatunki, krzyżówki ryb w akwakulturze oraz jak stosować USG w rybacie. Warsztaty, podobnie do tych, w których mieliśmy okazję uczestniczyć podczas dzisiejszego wydarzenia, to bardzo ważny spójnik pomiędzy branżą, która jest branżą prorozwojową i branżą przyszłości, tak jest określana przez wielu znawców rynku żywnościowego, a jednocześnie, zwłaszcza w Polsce, jednak jest cały czas kojarzona z pewną tradycją rybacką, która raczej nie jest postrzegana jako coś atrakcyjnego dla młodych ludzi, zwłaszcza ludzi wchodzących w tą fazę życia zawodowego. Tymczasem tak naprawdę, zwłaszcza nowoczesna akwakultura, to jest branża, która po pierwsze jest branżą wychodzącą naprzeciw problemów typu globalne ocieplenie, typu racjonalne korzystanie z zasobów, które to są jakby obszary, które są i powinny być w kręgu zainteresowań młodzieży, studentów czy osób wchodzących na rynek pracy. I dzięki tego typu warsztatom możemy się spotkać, możemy zarazić młodzież naszymi problemami, jednocześnie wciągnąć ich do naszej branży, tak żeby stanowił dla nas później kadr w przyszłości. Na warsztatach przedstawiłem dzisiaj szerokiemu gremiu możliwości wykorzystania aparatu ultrasonograficznego. Badania USG wykorzystywane są do oceny rozwoju ryb. Poszukujemy samic i samców, dzielimy je w zależności od tego, czy są dojrzałe, czy są niedojrzałe. I staramy się w ten sposób pomóc rybactwu, żeby skrócić proces hodowlany, który akurat u jesiotrów zajmuje długi okres czasu, czasami nawet do 12 lat. My potrafimy go skrócić do 3-4 lat i dzięki, myślę, naszej pracy, w jaki sposób moglibyśmy też ten świat polepszyć, czyli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Tematem mojego wystąpienia była kriokonserwacja nasienia ryb, która jest wykorzystywana często w gospodarstwach do tworzenia krzyżówek między gatunkami, które krzyżówki są bardziej odporne na choroby i szybciej rosną.